Cześć, witajcie serdecznie w specjalnym odcinku. Dzisiaj mamy Dzień Kobiet i dzisiejszy... Temat to keto dla kobiet. Moim zdaniem, e, temat, który zasługuje dużo, na dużo więcej uwagi, e, bo wciąż jest promowane takie standardowe keto, które nie do końca sprzyja każdej kobiecie, a ja w moim gabinecie dietetycznym już od wielu lat prowadzę głównie kobiety i widzę, z jakimi problemami się one spotykają. Dlatego w tym filmie omówimy sobie, jak dieta keto może być wspierająca dla kobiet i jak jak ją w takim razie ułożyć? Bo naprawdę my, kobiety, możemy na dietach niskowęglowodanowych czy ketogenicznych fantastycznie się czuć, mieć dużo energii i realizować swoje pasje i cele. Zapraszam Was na ten odcinek. Mam nadzieję, że żaden mężczyzna się na mnie nie obrazi, ale główną przyczyną tego, że nie zawsze keto jest dopasowane do kobiet, jest to, że keto w dużej mierze jest dziedziną mężczyzny. O co mi chodzi? Keto było w większości badane przez mężczyznę na mężczyznach i też promowane przez mężczyznę. Jak sobie popatrzymy na zagraniczne przykłady, bo tam głównie dieta ketogeniczna za granicą miała jakby swoje pierwsze kroki już kilkadziesiąt, a nawet więcej lat temu. I to nie tylko dotyczy się diety ketogenicznej, żeby była jasność, bo w ogóle troszkę również w medycynie kobiety są dyskryminowane, dlatego że dopiero niedawno zmieniły się zasady i w próbach badawczych musi być uwzględniony pewien procent kobiet, ale wcześniej tak nie było. Większość badań jest na mężczyznach, a nawet jak są badania na przykład na szczurach, to też dawniej było to na szczurach płci męskiej i w ogóle ta płeć jakby nie miała znaczenia, no a ona ma ogromne znaczenie. Jeżeli bym miała podać Ci takie słowo klucz, Dlaczego keto dla kobiet powinno się różnić? To jest to słowo hormony. Gospodarka hormonalna kobiet i mężczyzn różni się diametralnie. Mężczyźni mają jednodniowy, 24-godzinny cykl hormonalny, który się każdego dnia powtarza i o tym mówiłam wielokrotnie. Kobiety mają Średnio 28-dniowy cykl hormonalny, i tak naprawdę każdego dnia dzieją się trochę inne rzeczy: hormony się zmieniają, ich poziomy, i zapotrzebowanie naszego organizmu również się zmienia. I oprócz tego, o czym sobie zaraz porozmawiamy, czyli szerzej o hormonach, to ja również to widzę, czy to u siebie w gabinecie dietetycznym, czy w komentarzach, czy listach, listach, listach mailach, które do mnie piszecie, kto teraz wysyła listy. Um, wiele kobiet pyta mnie, dlaczego zatrzymała mi się miesiączka na keto. Na forach też ten temat się przewija, a mało się o tym mówi. Um, nie przypominam sobie ani jednej mojej podopiecznej, którą prowadziłabym od keto adaptacji poprzez kolejne etapy w zależności od jej potrzeb, żeby miesiączka jej się zatrzymała. Wręcz te miesiączki na keto mogą się wyregulować i tutaj możemy się czuć świetnie. Ale jeżeli nie zrobimy tego dobrze, to właśnie nawet zatrzymanie miesiączki może być takim objawem Moim zdaniem niepokojącym. Drugi przykład, kiedy keto nie do końca działa tak samo u kobiet i u mężczyzn, e, zgłaszają się nieraz do mnie pary, albo na przykład kobieta, ponieważ razem ze swoim partnerem przeszli na keto, on schudł po prostu 20 kilo, czuje się świetnie, a u niej coś nie działa. E, I właśnie okazuje się, że e, taka standardowa powiedziałabym, dieta dogoniczna z internetu, albo zaproponowana. Przez dietetyka, który niekoniecznie mm, zajmuje się tym od strony hormonalnej i właśnie tym, że kobieta ma inne potrzeby niż mężczyzna, no może zadziałać u tego pana, ale u niej już niekoniecznie. O słowie klucz już sobie powiedziałyśmy: to są hormony, i zaraz powiem Wam o kilku, em, o trzech. O trzech hormonach być może trochę zaskakujących i jak dieta keto może na nie wpłynąć i dlaczego to jest ważne, ale tak naprawdę tych hormonów szczególnie pod kątem właśnie kobiety, jej metabolizmu, czyli na przykład tego, jak szybko i czy w ogóle redukuje masę ciała i czy ma odpowiednią wagę, jest bardzo dużo, bo to są. Hormony tarczycy, jest to insulina, jest to kortyzol, jest to hormon wzrostu, jest to również testosteron, ale także te bardziej żeńskie hormony płciowe, czyli estrogeny, progesteron, także naprawdę to jest po prostu bardzo dużo czynników, bardzo dużo elementów układanki, ale uwierzcie mi, da się to ogarnąć. Na koniec filmu zrobimy sobie jeszcze podsumowanie, bo jak już przejdziemy przez te hormony, to powiem Ci e, takie z mojego doświadczenia najczęstsze przyczyny, dlaczego kobiety, u kobiet keto na przykład nie działa i co z tym zrobić, żeby było dobrze. Natomiast bardzo Cię proszę, jeżeli ten temat Cię interesuje, to napisz mi w komentarzu, czy być może potrzebujesz więcej materiałów, na przykład jadło spisu, dla kobiet, być może e-booka, być może kursu. Czyli to są rzeczy, których bezpośrednio dla kobiet nie ma w mojej ofercie, chociaż oczywiście wszystkie materiały, które tworzę, są tworzone przeze mnie, czyli przez kobietę, i naprawdę również kobiety, a może szczególnie kobiety, mogą czerpać korzyści, jeżeli. Się do tego zastosują. Zresztą z okazji Dnia Kobiet, no właśnie, zapomniałam powiedzieć na początku: mam dla ciebie promocję minus 20% na wszystko w sklepie linki w komentarzu a my przechodzimy do pierwszego bardzo ważnego hormonu u kobiet albo grupy hormonów hormonów tarczycy. I bardzo często mówi się, że TSH jest hormonem tarczycy, ale to nie do końca prawda, ponieważ TSH czyli hormon tyreotropowy jest wydzielany przez naszą przysadkę mózgową i on pobudza produkcję i wydzielanie odpowiednich ilości właśnie hormonów tarczycy, czyli T4, które później przekształcane jest do T3. T4, czyli tyroksyna jest tak naprawdę prohormonem i dopiero e, on zamieniany jest na ten aktywny hormon T3, a aktywnym hormonem jest jego wersja FT3, czyli wolne T3, który, którego receptory są w każdej komórce naszego ciała, i to ten hormon tak naprawdę tutaj najmocniej reguluje między innymi nasz metabolizm. Co ważne, pod kątem chociażby dietyketo, to ta konwersja T4 na T3. W 60% mniej więcej odbywa się w wątrobie. Więc jeżeli stosujemy keto, które obciąża wątrobę, więc na przykład jemy bardzo dużo tłustów, tłuszczów nasyconych albo bardzo duże posiłki, bo na przykład jemy tylko jeden ogromny posiłek, co obciąża naszą wątrobę, to ta konwersja już może być zaburzona. Kobiety dużo częściej mają problem z niedoczynnością tarczycy. I na to wpływa bardzo wiele czynników, wpływa na to stres. A jak wiemy, stresorem dla naszego organizmu jest też bardzo drastyczna ketoadaptacja, więc to już sugeruje, że kobieta nie będzie prawdopodobnie, szczególnie z predyspozycjami, czy już z rozwiniętą niedoczynnością tarczycy, nie będzie dobrze się czuła na bardzo restrykcyjnej ketoadaptacji, bo będzie to dla niej za dużym stresorem. Co więcej, zaburzenie tych proporcji może być związane z niedojadaniem, ze zbyt niską kaloryczną czy z jedzeniem w nieodpowiednich porach i zbyt dużymi postami okresowymi. I tu znowu widzimy, że często na diecie ketogenicznej polecane jest na przykład niejedzenie śniadań. No niestety naszej tarczycy nie będzie to sprzyjać. Co więcej, niedoczynność tarczycy nieraz wiąże się z insulinoopornością i w związku z tym na diecie bardzo niskowęglowodanowej, gdzie znacznie ograniczamy węglowodany, również obniża się nam te trzy, bo obniża się też poziom insuliny, co nie u wszystkich będzie wskazane, no bo bardzo niskie te trzy może spowalniać nasz metabolizm. I to jest jeszcze jedna rzecz, która nie do końca jest związana z keto, ale chcę o tym tutaj wspomnieć: jeżeli przyjmujesz doustną antykoncepcję, to również może to zaburzać tą konwersję więc tym bardziej trzeba tą tarczycę w takim wypadku wesprzeć, a także zadbać o odpowiednie zróżnicowanie diety i o odpowiednią ilość wszystkich składników pokarmowych i witamin i składników mineralnych, bo one też są bardzo ważne przy tej konwersji. Szczególnie selen, cynk, jod czy witaminy z grupy B. Jeżeli twoje keto jest bardzo proste, bardzo ograniczone w ilości produktów, no to możesz nie dostarczyć sobie w takim wypadku wszystkich potrzebnych substancji. Przejdźmy sobie szybko do drugiego hormonu, do insuliny. I tutaj akurat e, dieta ketogeniczna jest fantastycznym rozwiązaniem, ponieważ zazwyczaj przy insulinooporności jest ona polecana i jakbyś nie zrobiła tej ketoadaptacji, no to raczej insulina zacznie się obniżać. Dlatego, że ograniczamy węglowodany i tym samym. E, no nie mamy już tej przyczyny, która tutaj sprawiała, że jemy węglowodany, komórki są głuche na działanie insuliny, czyli takiego klucza, który po prostu powinien te, tym komórkom otworzyć drzwi, żeby tą glukozę przyjęły. No skoro nie ma glukozy, nie ma problemu. Ale uwaga, to nie zawsze zwiększa naszą insulinowrażliwość, bo na to wpływa dużo więcej innych czynników. Czyli możesz, mogą Ci się poziomy insuliny obniżyć, chociaż też przy bardzo źle zbilansowanej diecie nie zawsze tak się dzieje, ale nie zwiększy to Twojej insulinowrażliwości i Twojej elastyczności metabolicznej, więc jeśli kiedyś zaczniesz jeść węglowodany albo przez bardzo długi czas będziesz stosowała dietę ketogeniczną, to ten problem do Ciebie powróci. Więc tutaj znowu powinnyśmy zwrócić uwagę na to, żeby nawet przy insulinoporności zadbać o odpowiednią podaż węglowodanów, o odpowiednią podaż błonnika, o odpowiedni czas, ponieważ wydzielanie insuliny w naszym organizmie też jest związane z porą dnia. I jesteśmy dużo bardziej insulinowrażliwi w pierwszej połowie dnia, chociażby. Więc ten podział czasowy posiłków na keto u kobiet jest szczególnie ważny. No i mnie bardzo boli, kiedy czasami trafiają do mnie kobiety, które dostały jakąś dietę od dietetyka i kazały im jeść dwa posiłki dziennie, i one nie są w stanie jeść tych dwóch posiłków dziennie, bo mają takie napady głodu. A te właśnie napady i tak zwana chcica na słodkie jest bardzo często związana z tym problemem, jakim jest insulinooporność. Dlatego jak dostajesz wtedy odpowiedź, bo ty nie możesz się po prostu powstrzymać. Po prostu to jest się niż od ciebie, nie możesz się powstrzymać i dostajesz odpowiedź, że to jest twoja wina, bo się za mało starasz. No nie jest to moim zdaniem wspierające i warto znaleźć takie rozwiązania, e, zwiększyć bie, e, błonnik, zwiększyć białko, być może zwiększyć węglowodany albo znaleźć takie zamienniki, które pozwolą Ci poradzić sobie z tym łaknieniem na słodycze na początku podczas adaptacji, żebyś ty nie musiała cały czas toczyć walki z sobą, bo ileż można z sobą walczyć? W ogóle nie powinniśmy z sobą walczyć. I przechodzimy sobie do trzeciego hormonu, którym być może cię zaskoczę, bo jest to testosteron. Jeżeli testosteron kojarzycie się tylko z hormonem mężczyzn, to się mylisz, ponieważ rzeczywiście u zdrowych mężczyzn testosteron jest wyższy niż u zdrowych kobiet. Ale uwaga, testosteron jest najbardziej e, aktywnym i mamy go w największej ilości hormonem Wśród wszystkich hormonów u kobiet. Czyli jakbyśmy przeliczyli do tych samych miar i jednostek wszystkie nasze hormony, to testosteronu mamy najwięcej. Mamy go nawet więcej, my kobiety, niż estrogenu. Dlatego tutaj mogą nas dotyczyć dwa problemy. Możemy mieć testosteron za wysoki i o tym się czasem mówi w kontekście kobiet, ponieważ jest to jeden ze wskaźników PCOS-u, czyli zespołu policystycznych jajników. I wtedy kobieta zazwyczaj no, ma problem z płodnością, ale też na Takich męskich cech, gdzieś jest nadmierne owłosienie itd. Ale może być to też problem ze zbyt niskim testosteronem, i tutaj następuje wzrost masy ciała, wzrost tkanki tłuszczowej, a spadek masy mięśniowej i umiejętności nabierania tej masy mięśniowej, czyli na przykład trenujesz, ale zupełnie tego nie widać po Twojej syrwecce, dotyczy to się zarówno kobiet, jak i mężczyzn, ale także problemy z nastrojem, problemy z libido, z energią. Testosteron jest bardzo ważny i powinniśmy go mieć na odpowiednim poziomie, ani za nisko, ani za wysoko i dotyczy się to również kobiet, a testosteron wiąże się u nas właśnie również z pozostałymi y, hormonami. O co warto w takim wypadku zadbać o odpowiednią wysoką podaż białka, czyli w białko w umiarkowanych ilościach, jeżeli chodzi o kobiety, a nawet w wysokich, jeżeli trenujemy szczególnie siłowo. O dobre tłuszcze, nie tylko tłuszcze nasycone, ale też te tłuszcze przeciwzapalne. O różne inne składniki naszej diety, które również są istotne pod kątem produkcji testosteronu, chociażby magnez czy cynk. I o znowu to, żeby jeść odpowiednią ilość kalorii, w odpowiednim czasie. To tyczy się szczególnie kobiet, bo my kobiety jesteśmy dużo bardziej wrażliwe na większe restrykcje kaloryczne niż mężczyźni. Mam nadzieję, że już widzisz, że keto u kobiet powinno być przede wszystkim dopasowane do ich gospodarki hormonalnej. Jeżeli kobieta na starcie chcąc rozpocząć ketoadaptację ma pewne problemy hormonalne, to trzeba się tym również zaopiekować i to połączyć i przyjąć strategię, która będzie nie tylko wspierać wejście w stan ketozy, ale również będzie wspierać wyregulowanie gospodarki hormonalnej i obiecałam ci na koniec takie najczęstsze błędy i jak sobie z nimi poradzić. Widzę jedną wspólną zależność, to jest zbyt duża restrykcyjność diety ketogenicznej. Pod wieloma względami. O co mi chodzi? U mężczyzn to zazwyczaj przechodzi, czyli wybieramy sobie jakieś tam keto z internetu, robimy, bardziej bądź mniej się do tego przykładamy. Nie mamy też często wiedzy, no bo od tego, żeby mieć specjalistyczną wiedzę, jest specjalista, na przykład dietetyk w tym, w tym zakresie. No i po prostu robimy, bo nam gdzieś tam coś przeczytaliśmy, gdzieś coś znaleźliśmy. Mężczyzna sobie w miarę radzi, a u kobiety jest klapa. Po pierwsze, zbytnia restrykcyjność kaloryczna, nie chce ci się jeść i nie dojadasz chronicznie, jest problematyczna. E, a nieraz na keto no, przestajemy mieć po prostu apetyt. Po drugie, e, za niska ilość węglowodanów, również jest problematyczna. Ja sobie nie przypominam, żebym rozpisała kobiecie. Hmm, nawet keto adaptacje w ostatnim czasie, gdzie jest mniej niż 30 gramów węglowodanów netto. No chyba, że są bardzo duże problemy, nie wiem, pod kątem cukrzycy, ale naprawdę to się da zrobić tak, żeby tych węglowodanów było odpowiednio dużo, albo za chwilę je zwiększamy. Trzecia restrykcyjność dotyczy czasu. Mężczyzna na jednym czy dwóch posiłkach może czuć się super. Mężczyzna jedząc po południu może czuć się super, ale kobieta ok, może się czuć super, zazwyczaj zaryzykuje przez chwilę, będzie się czuła super, natomiast dużo lepiej jest na przykład jeść dwa albo trzy posiłki, też nie mówię o pięciu czy sześciu, ale dwa albo trzy posiłki, dobrze zbilansowane, w oknie i tym przedziale czasowym, według mnie bezpiecznym, ośmiu, dziesięciogodzinnym, naprawdę nie musisz jeść tylko w ciągu czterech czy sześciu godzin, i dodatkowo zaczynać możliwie wcześniej. Śniadaniem, a nie po południu, a wcześniej tylko zapijać po prostu kawę kuloodporną, bo sam tłuszcz, który jest bardzo ważny pod kątem gospodarki hormonalnej, nie jest wystarczający. Ważne są również białka, bo to one, aminokwasy, są budulcem i są bardzo potrzebne naszym hormonom. Dlatego ten posiłek z elementem białka w pierwszej połowie dnia, szczególnie przy problemach hormonalnych, będzie bardzo istotny. Moje drogie Panie, teraz zwracam się do Was, bo dzisiaj nasze święto. Życzę Wam wszystkiego co najlepsze, życzę Wam, żebyście nie były pomijane przez otoczenie, nie mówię tutaj tylko o dietę ketogeniczną, ale o wszystkie, wszystko co nas dotyczy. Ale też, żebyście same siebie nie pomijały i żebyście dbały również o siebie, bo to jest bardzo ważne. Także tej siły, energii, spełniania marzeń, wszystkiego, co najlepsze Wam życzę. A jeśli e, czegoś więcej w tym temacie potrzebujecie, to tak jak mówiłam, zostawcie komentarz. I zapraszam również, jeżeli e, chcecie, do skorzystania z moich jadłospisów, kursów, e, bo tam. Te porady są zarówno dla mężczyzn, jak i dla kobiet. A ja nie przedłużam, pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć.